Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj ocenię herbatę, którą Japończycy piją na co dzień, czyli będzie to matcha ili genmaicha. Na co dzień Japończycy piją oczywiście genmaicha, ale też matcha ili genmaicha nie jest herbatą rzadką w japońskich domostwach. Zacznijmy oczywiście od zapachu tej herbaty. Zalewam zatem małą ilością wody. Woda powinna mieć temperaturę 90 stopni. Bierzemy do tego półtorej łyżeczki na duży imbryk zwany dobin. Taki imbryk ma mniej więcej 500-700 ml pojemności. I taką herbatę parzymy przez, moi drodzy, pół minuty. Odkładam oczywiście ten termos, który wygląda jak bojowy pocisk, prawda? Widzimy pocisk z moździerza niemalże, tak. No i zapach herbaty. Przede wszystkim na pierwszy plan nasuwa się, czy też wysuwa się prażony ryż. Do tego troszkę jest na pewno zapachu, może delikatnie, właśnie tej maci, ale generalnie można powiedzieć, że w zasadzie w 90% dominuje prażony ryż. Jest to specyficzny zapach. Niektórzy mogą taki zapach lubić, niektórzy niespecjalnie. Mnie ten zapach osobiście odpowiada. Jeśli chodzi o cenę tej herbaty, to, moi drodzy, jest to 26 złociszy za 100 gramów. Herbatę tą kupiłem w sklepie Nagomi. Pochodzi ona z środkowej części wyspy Honshu, z prefektury Mie, z Ise. Stąd też nazwa. Matcha i genmaicha i secha. I teraz tak krótko w ogóle, skąd taka właśnie genmaicha, moi drodzy, powstała, prawda? Ano, są oczywiście legendy. Jedna z nich mówi o tym, że sługa samuraja miał przygotować mu właśnie taką herbatę po prostu miał mu przygotować i po prostu do herbaty wpadły temu słudze niestety, ale kawałki ryżu, czy też ziarenka ryżu. Dlaczego niestety? No dlatego, że dla tego sługi skończyło się tragicznie, krótko mówiąc, stracił głowę. Samuraj się wściekł i obciął mu, prawda, górną część ciała. Druga legenda, czy też historia, mówi o tym, że mnisi buddyjscy Dzen przygotowywali właśnie taką herbatę. Przygotowali ją w pewnym sensie nieświadomie w dużych kotłach, czy też garnach, prawda, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie tam był przypalony ryż na dole, no i taką herbatę ci mnisi z łysymi głowami przygotowali. I teraz Wam powiem jedną ciekawostkę, bo bardzo często właśnie taka genmaicha służyła jako wypełniacz na przykład dla mnichów właśnie buddyjskich dzen. Herbata w ogóle się kojarzy bardzo mocno właśnie z buddyzmem, co jest, no, zrozumiałe. Natomiast ci mnisi właśnie bardzo często pili tą herbatę w okresach takiego długiego postu. I jedną właśnie z metod modlitw
powiedzmy tamtejszych, to są różnego rodzaju, prawda, koraliki, tak, no mamy choćby też w islamie koraliki, tak, czyli coś, co my w katolicyzmie nazywamy różańcem. No i wam powiem taką ciekawostkę, mianowicie jechałem w sobotę na coś, co się nazywa Obrężenie Jasnej Góry. No i tam były różne wspólnoty, prawda, czy to Wojowników Maryi, Żołnierzy Chrystusa, ja jechałem akurat z Żołnierzami Chrystusa, prawda, bardzo fajna wspólnota, bardzo polecam, obie zresztą notabene. Będzie teraz we czwartek, z tego co wiem, spotkanie w kościele tutaj na w kościele świętego Włodzimierza na Brudnie. No w każdym razie wracamy właśnie z tejże pielgrzymki. I akurat szef tej wspólnoty, prawda, powiedział, że wcześniej, że ma różańce do sprzedania. Te różańce dość drogie, bo one kosztują normalnie 119 zł, w cenie promocyjnej wówczas 100 zł. Tak? No ja mówię tak. Nie mam, kurczę, pieniędzy na to, a bym bardzo chciał, bo się często na różańcu modlę, prawda? Tutaj wszystkie właściwie różańce mam poniszczone, no wiadomo, człowiek tam odmawia te modlitwy, tak, lecą paciorki, a to krzyżyk rozwalony, a to, a to tamto. Jak akurat jedzie ze mną kolega, którego serdecznie pozdrawiam, i w międzyczasie ja się modlę, mówię tak, Aniele Boże, stróżu mój, ja Cię proszę o to, że jak tutaj pada imię właśnie generała, prawda, tego naszego, tej wspólnoty, tak? Żebyś sprawił, że jak jest to możliwe, żeby właśnie, no, dał mi tenże różaniec za darmo. To się okazuje. A no kolega, który jechał obok mnie, miał stary różaniec, chyba bodajże ten różaniec miał 3 lata. Ale miał zostać pasowany na żołnierza Chrystusa i taki różaniec jest potrzebny. Właśnie do tegoż pasowania. I mówi właśnie, i mówi w tym momencie do tegoż naszego wspólnego kolegi, naszego kierownika, naszego wodza, prawda, że tak się zaśmieje trochę, że chciałby mi takiż różaniec sprezentować. No i taki różaniec dostałem, słuchajcie. O, to jest porządny różaniec, linka z paracordu. Tutaj krzyż legitny widzimy, prawda? No i także taką modlitwę różańcową naprawdę mega polecam, bo ona to jest potężna modlitwa, słuchajcie, i warto zawsze się tak tutaj, moi kochani, pomodlić. Po przerwie reklamowej wracamy do herbaty. Moi drodzy, właśnie Germajcia jest herbatą, można powiedzieć, która powstała z biedy. To znaczy, chodzi o co? Chodzi o to, że herbata generalnie w dawnych czasach w Japonii, czy w ogóle dzisiaj też, jest droga. W Japonii też jest droga, ponieważ na przykład mamy chociażby drogie gleby tam, drogie ziemie są, tak? Sprzedaż ziemi jest droga i tak dalej. W związku z powyższym taka herbata jest droga i dlatego też ludzie dodawali różnych, prawda, wypełniaczy, typu na przykład chociażby ryż, czy też na przykład używali patyczków, które nazywają się kuki, czyli kukicia mamy też taką herbatę, tak? No i ta herbata później przeszła do warstw wyższych, te warstwy wyższe ją polubiły. Zobaczcie taką ciekawostkę, że na przykład wiele potraw wywodzi się z biedy. No chociażby włoska pizza popularna, tak? Jak najbardziej jest to potrawa wywodząca się z biedy, tak? Co mamy jeszcze dalej? No nasza polska kaszanka. Mamy też gołąbki. Też wywodzą się, prawda, z niedostatku. Mamy także, słuchajcie, włoskie gnocchi. Mamy również guacamole, czy też potrawy wydawałoby się dzisiaj wykwintne, takie jak chociażby tutaj, moi drodzy, ślimaki, czy też żabie udka.
Czyli tutaj mamy różne właśnie potrawy wywodzące się z biedy i genmajcia również jest taką w pewnym sensie potrawą wywodzącą się z biedy, tak? Zresztą sama nazwa w ogóle genmaj oznacza tyle co ryż, a cha oznacza tyle co herbata, czyli genmajcia to jest herbata z parzonym ryżem. Dobrze, przechodzę zatem do tematu dalszego, czyli wygląd opakowania. Opakowanie, moi drodzy, jest naprawdę mega fajne, dlatego że zobaczmy, zwykle opakowania są szare, prawda, dojpaki, nie wiem, ewentualnie zielone, tak, z herbaty. Tu mamy naprawdę porządne, legitne opakowanie. Widzimy tutaj, prawda, czarkę herbaty, napisy w języku japońskim. Z tego co pamiętam, to jest po prostu tutaj napisane genmaicha, prawda. Tutaj też z tyłu mamy informacje, tak. W tych informacjach mamy napisane tyle, że składa się z liści zielonej herbaty, ziarenek prażonego ryżu i spryszkowanej herbaty macia. Tak, i tutaj ona powinna, ta macia, dać ten kolor bardziej zielony, bardziej taki ożywczy. Także naprawdę mega ładne opakowanie, bardzo mi się podoba, duży plus zdanie za właśnie to opakowanie. Co dalej można tutaj jeszcze powiedzieć? Ano to, jak wygląda ta herbata. Ona wygląda w ten sposób. Widzimy tutaj, prawda, ziarenka prażonego ryżu, tak? Widać bardzo wyraźnie te ziarenka. I te ziarenka, moi drodzy, jak kupujecie właśnie taką herbatę, to też tutaj widać tę zieloną herbatę macia. Kawałeczki oczywiście herbaty typu bancia, zaraz wam o niej trochę opowiem. W każdym razie jedna ważna sprawa. Jak kupujecie, słuchajcie, taką herbatę genmaicha, to kupujcie japońską herbatę. Nie kupujcie chińskiej, bo też są chińskie podróbki. I wtedy taki ryż wygląda jak popcorn tea, czyli takie są połamane fragmenty ziarenek ryżu. Ta herbata jest dużo gorszej jakości, także zawsze pamiętajcie, kupujcie japońską herbatę. Polecam legitny sklep Nagomi. Tam jak najbardziej kupujcie to. Tak wygląda ta herbata już rozwinięta. Widzimy. Ja wam obiecałem troszkę powiedzieć o banci. Bancia, moi drodzy, to jest herbata, można powiedzieć, z kolejnego zbioru po Senci. Jest to herbata, która jest zbierana z twardszych listków. Herbata, która, moi drodzy, ma zdecydowanie mniej kofeiny. Taką herbatę mogą pić na spokojnie dzieciaczki. Tutaj co jeszcze mogę dodać, to bancia zawiera dużo witaminy A. Witamina A pomaga na wzrok, pomaga również na odporność, moi drodzy. Także taka witamina A również zwalcza niektóre tutaj choroby nowotworowe też. No i ma też dużo niacyny, taka witamina A. Zawiera niacyny, przepraszam, bancia zawiera niacyny, nie witamina A, tylko bancia. W każdym razie, moi drodzy, tak to tutaj wszystko wygląda. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda, moi drodzy, oczywiście kolor herbaty, tak? Widzimy tutaj kolor taki zielony, ale taki bym powiedział lekko, prawda, tutaj zawiesisty, zawiesista tutaj, tutaj widzimy zawiesistą zawiesinę, tak? Bardzo, można powiedzieć, ciekawy kolor. No i wreszcie na koniec pijemy. Piję to w czarce zwanej Yunomi. Takie czarki są popularne w Japonii. Wdaje się je bardzo często na ślubach. Większa czareczka dla męża, mniejsza dla żony. Takie czarki również można kupić w świątyniach Shinto, które czczą bóstwo
pod czy też kami właściwie należałoby powiedzieć, no bóstwo po naszemu, tak? Lisie, które nazywa się Inari, ona ma posłańców w postaci właśnie lisów. I też Inari, żeby zamknąć klamrą, jest również bóstwem ryżu, bóstwem urodzaju. Także gen Majcia jak najbardziej tutaj pasuje pod to. Zatem wasze zdrowie. No przede wszystkim czuć tutaj zdecydowanie, bym powiedział, parzony ryż. To jest delikatna herbata dosyć. Oczywiście abstrahując poza prażonym ryżem, tak? No bo ten prażony ryż jest wyczuwalny bardzo wyraźnie. Natomiast sama herbata jest dosyć delikatna. Ona wydaje mi się, że nie każdemu by pasowała, dlatego że jest specyficzna. Mnie osobiście smakuje, natomiast nie mam tej herbaty, bo piłem taką herbatę nieraz gdzieś na pierwszym miejscu, prawda? Jest ona gdzieś u mnie na dalszym miejscu, ale nawet tak do codziennego picia, po zjedzeniu czegoś, prawda? Bo też to, z tego co pamiętam, dobrze działa na żołądek. Też fajnie pasuje tutaj, no. Jest to całkiem smaczna herbata. Jeśli chodzi o rzeczy takie jedzeniowe, to przede wszystkim uważam, że ona doskonale pasowałaby pod coś, co na Ukrainie nazywa się talanką. Talanka to są, tak jak wielokrotnie mówiłem, po prostu rybki, czy też czasami ryby. Widziałem we Lwowie tej wielkości rybę. Suszone. One są bardzo często do piwa, ale pod taką genmajcie myślę, że też się by fajnie nadawały. Na pewno jakieś takie krążki, bym powiedział, tutaj z kalmarów też byłoby świetne. Również i krewetki, tygrysie. W takie rzeczy przekąskowe, bym powiedział. Byłoby świetnie pod tą herbatę. Na pewno bardzo dobre byłoby też, słuchajcie, awokado pod to z lekką ilością soli. Wydaje mi się, że jakby tak przypasować, to jakieś wyższej klasy chipsy też byłyby całkiem fajne. Myślę, że całkiem dobre. Dobry byłby na przykład tutaj śledź po japońsku. Jeżeli chodzi o ryby, to również tu pasowałby na pewno pstrąg. Tutaj z dodatkiem powiedzmy frytek. Takie rzeczy codzienne, tak? Myślę, że na przykład dobrze potrawy z grilla by pasowały, warzywa z grilla. Też jakieś takie typu jakieś właśnie kaszanka by fajnie pod to pasowała. Myślę, że stroganow też byłby niezły. Dużo właśnie tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o słodycze, to myślę, że raczej nie pasują. Raczej nie pasują słodycze do tego. Tak szukam w myślach, co mogłoby do tego pasować ze słodkich rzeczy. Ale myślę, że nie ma nic słodkiego, co by pasowało pod tą herbatę. To jest herbata typowo właśnie pod zakuski, jak to mówią Rosjanie. Pod, moi drodzy, ewentualnie jakieś obiady. Ale już nie pod rzeczy słodkie. Także oceniając tą herbatę generalnie, to powiem, że ona jest moim zdaniem, jak ktoś ją polubi, to jest dobra herbata. Natomiast ona jest specyficzna. Ona jest na pewno zdrowa i generalnie bym ją polecił. W mojej ocenie, tak osobiście, to za taką cenę, powiedzmy, dałbym, powiedzmy, mniej więcej, choćby za wygląd nawet tej herbaty, nawet i szóstkę, bo widzimy, zobaczcie jeszcze raz, właśnie te ziarenka ryżu są
jak widzimy, równe, nie ma połamanych, nie ma tak zwanych popcornów. Duży plus za opakowanie i też całkiem spory plus za smak. Także myślę, że ogólnie w ocenie szkolnej będzie szósteczka. Także szczęść Boże, z Panem Bogiem, Marcin Wiśniewski, jak zawsze, dobra herbata. No naprawdę niezła jest. Przynajmniej smakuje osobiście. O, zobaczcie, jeszcze na dnie zostało takie coś. I dodam Wam jeszcze taką rzecz, że myślę, że ta herbata byłaby bardzo dobra pod, moi drodzy, tak zwane, jak to się mówi w Ameryce, iced tea, czyli po prostu na zimno. Także szczęść Boże, z Panem Bogiem i wszystkiego dobrego Wam życzę. I módlcie się na dużańcu, bo to jest naprawdę potężna modlitwa. Po herbatce, właśnie po takiej genmajci, można taką właśnie modlitwę sobie zmówić. Zawsze uspokaja, daje dużo energii, prawda? Daje inne spojrzenie na życie, taka modlitwa. Wiem z doświadczenia. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.